pięcioosobowej grupie. Znaczy graliśmy. O, tak, tak, to miałem ująć, nie? A powiedz mi, jak z tym mikrofonem u mnie? Teraz lepiej troszeczkę? Wiesz co, są szumy, nie wiem, to i u Nexusa też, ale wiesz co, sprawdzałem i u Graby też, to po prostu specyfika taka tego sprzętu. A udało ci się zreperować z tym? Wiesz co, z tego co mi gadał po prostu gość od sprzętu muzycznego, u którego kupiłem ten mikrofon, powiedział, że ten mikrofon tak to do siebie ma, on jest, generalnie rzecz biorąc, właśnie tak jak Nexus mówi, raz, że do podcastów, a dwa do nagrywania instrumentów, także no, jeżeli nawet jakiś instrument byś robił, to on zawsze będzie mocniej wychwytywany niż zwykły, wiesz, dźwięk głosu człowieka, nie? A jak przy nagraniach? Dobrze ci się z tego mikrofonu korzysta? A wiesz co, po prostu nagrywam sobie oddzielnie na Audacity dźwięk z głosu, ten mojego głosu, oddzielnie dźwięk z gry, frapsem i później sobie po prostu mechanicznie boostuję głos tym w Audacity, ten mój nagrywany przez mikrofon, a nie tak to elegancko generalnie. Bo fraps z tego co widzę też mi jakoś troszeczkę wytrąca na jakości dźwięku, przynajmniej z tego mikrofonu. A więc mówię, że kurde, nie zaszkodzi sobie z Audacity puścić, no, wiesz. No, spoko. Z mikrofonami, kurde, zawsze są przeboje. Wiesz, ja pamiętam, że jeden z lepszych mikrofonów, z jakim miałem do czynienia, kiedy nagrywałem czyjś głos, to był ten mikrofon, który jest w tych sławkach Logitech G35, bo Royo na nim nagrywa, ale bardzo, bardzo, bardzo dobrą jakość, wiesz, on nie miał szumów praktycznie, ale potem skapowałem się, że to jest też taka kwestia, że on ma dobrą kartę muzyczną i mikrofon ma podpięty w kartę muzyczną. Ale nie, zaraz, nie, przy zwykłym USB ma podpięty, no to nie wiem. Aha. Nie wiem, będę musiał sprawdzić, jak ten mikrofon działa u mnie. Bo ciekawe. Bo to jest dosyć dobry. Nie, już. Cholera wie, to prawda. No. WoW bez Nexusa to nie WoW. No, zaraz będzie. Spokojna głowa. Masakiera. Statut PZPR. Co to jest? A, winda mi uciekła. Nieważne. Pogonię go tutaj. No jasne, że Battlegrounderowi, kurczę. No. Ja dzisiaj się zaopatrzyłem w Sony Vegas Pro 12, znaczy w Sony Vegas 12, tak, bo kurde, okazuje się, że pliki, które generują mi programy do nagrywania, one jakoś są niekompatybilne z Premiere Pro i tak tyle się czasu męczyłem i postanowiłem, no nic, no trudno, kurde, najdroższy program na rynku, a nie nadaje się do obróbki wideo z gier, no szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, no ale... I się uczę Vegasa od nowa, od zera. No właśnie słyszałem, że Nexus tam coś się uczył na dniach teraz jakoś, nie? No, coś mi pokazywał parę opcji, no ale wszystko jest do zrobienia. Vegas jest spoko. Będę musiał kiedyś zrobić taką recenzję tych programów. Właśnie wiedziałem, że na tym filmie z WoWa miałeś jakiegoś takiego śmiesznego watermarka, który się tam tak, 30 miałem, sekund. No, miałem trialową wersję. Muszę przyznać, że ten Sony Vegas nieźle, bardzo szybko renderuje. To jest tak? Zaskakujące, no. O proszę. A wiesz co, powiem ci, że Adobe mają chyba to do siebie, że po prostu, nie wiem, albo raz, że dokładniej, może trochę dłużej, albo nie wiem, bo widzę jednak różnicę między takim Vegasem a After Effectsem, wiesz? Przynajmniej w moim wypadku, bo też tam wyrenderowałem sobie raz coś, chyba nawet ten sam materiał w tym Vegasie, wiesz? Ja byłem w ciężkim szoku, jak zobaczyłem ten z Vegasa prędkość renderowania, po prostu, tak? Wiesz, ze 4 razy szybciej, nie? No. Ja teraz właśnie, ja przez to nie robiłem filmów Full HD, bo ten Adobe no, mi renderuje odcinek, wiesz, 8 godzin na przykład, pół godziny, nie? No. No widzę, że szum morza, czyli Nexus bił. Hello! No a tamten dużo szybciej, chcę spróbować Full HD renderować, zobaczymy. O kurde. Ale właściwie to może. Siemanko. Hej Nexus, o już ściszyło się. No kurde. Witam wszystkich na live'ie, tak w ogóle, i cześć wam. Ej. Play mi, ciebie witam, na ciebie nie witam, ciebie już słyszałem. Do ciebie mogę być niemiły. I co tam u was? No, u mnie w porządku, wiesz, no tak jak już mówiłem Flamie'emu, już się zdecydowałem na tego Sony Vegasa i ściągnąłem wszystko. I teraz tylko będę update'ował tym pluginem go. I zobaczymy, jak to zadziała. Zobaczymy, czy mnie wpuściłeś w wydatki, czy kurde, to się nada do robienia filmów z gier. Ja cię wpuściłem. O ty, nie. Wisisz mi. Co za koleś, ej, nie. Moje pieniądze, mój dorobek. Nie no, ja na tym robię, więc no nie moja wina. Jak tobie się nie spodoba, to twoja wina. Nie, tak, to masz rację. Jak mi się nie spodoba, to moja wina, to wszystko
kwestia praktyki, wszystkiego można się nauczyć, więc... Jak się szybko wycwanił, to twoja wina i tyle, koniec. Ale nie, no miałby rację, ja też tak uważam, że raczej... To tak jak w szkole, nie? Jak jakiegoś przedmiotu nie lubisz, to nie dlatego, że on jest głupi, tylko dlatego, że ty tego nie pojmujesz, nie? No, dokładnie. Albo go po prostu nie lubisz. No, a dlaczego go nie lubisz? Bo go nie pojmujesz. Bo go nie lubię. Przedmiot może być fajny, ale wykładowca też ciulowy, że tak to nazwę. Ja przez długi czas nie lubiłem matematyki, dopóki się jej nie nauczyłem. Potem nagle odkryłem, że ją lubię. Wow. No, wiesz, na dobrą sprawę, to jedyne, co mi przydało się z matematyki, to dodawanie w słupku chyba, nic poza tym, kurde. Dodawanie, odejmowanie, no, no nie, matematyka się niespecjalnie przydaje, szczerze mówiąc, taka jakaś bardziej zaawansowana. Chyba, że na przykład projektujesz tory, wiesz, tramwajowe. No. No, wtedy mogą ci się całki przydać, ale to jest... Pierwiastki w ogóle, wszystko mówię ci. No ale inżynier to raczej ma te przedmioty. Właśnie, jak się dodawało ułamki, to trzeba było sprowadzić do wspólnego mianownika, nie? Tak. Tak, dobre. Wow. No. Ale się matematycznie zrobiło. No, kurde. Dodawanie, a trzeba mnożyć, kurde, w tym, nie? Ja pierdzielę ten. Jakieś kółko matematyków przez otwarte. I F na końcu. Będzie, kurde. Nie mi się uczyć matematyki dzisiaj. Ja tam bym wolał fizyki. Z fizyki byłem dobry. Natomiast z matematyki byłem przeciętny. Co za koleś? Z fizyki? To czego ty się uczyłeś? No wiesz, ja byłem na polibudzie przez 3 lata, to wiesz. Wow. Nie no, ja to wiesz... Dłużej nie dałem rady. Wrodzona inteligencja nie wystarcza, wiesz, po 3 roku. Trzeba się uczyć potem i jest kłopot. Jezu. No jak się gra w WoWa, no to... mieć szczęście, nie? Ale wiesz, to mówią o tym, co mają, o tych, co mają szczęście, nie? Ale wiesz, no nie, to taka jest prawda, no jak się gra w WoWa, to niestety polibuda nie jest dobrym pomysłem. Także albo... Cokolwiek nie jest dobrym pomysłem, jak się gra w WoWa, tak na dobrą sprawę. Są uczelnie, na których można sobie spokojnie poradzić, ale polibuda do nich nie należy. Ta matematyka jest, kurde, ostra. Natomiast fizyka jest fajna. O, jakiś mnie tutaj dziabie, kurczę, sęp. Uciekaj stąd. No, tyle. Co by tu dziś porobić? Co wy macie za plany? Zaraz zobaczę, co wy tam, czym wy tam... No właśnie widzę. Nexus, że szalejesz PvP. A ja tak, wiesz, no wbiłem ten 90, zaopatrzyłem się w ten pierwszy set do kupienia, ten PvP set do kupienia za kasę, on jest stworzony, żeby po prostu coś tam było, no i teraz, wiesz, zbieram sobie honor i te sprawy. W sumie mam już 2K, to ja mogę iść i kupić sobie coś, teoretycznie to zrobię teraz. A można wyżyć na tym secie robionym za... No można, nie jest tak źle, nie, no... On jest kraftowany, nie? On jest kraftowany, dokładnie. No lepsze to niż, wiesz, niż nie mieć nic i teoretycznie ginąć na hita. A kto ci zrobił? Kto mi zrobił? Auction House. Aha, o Jezu, ile dałeś? Wiesz co, powiem ci, że stanie są te części. Ja myślałem, że wiesz, że to będzie wow, 500 golda za jedną część, nie? A to się okazało, że nawet niektóre części po 80 kupiłem. Rozebrałem się na mailboxy, zatęczyłem i sobie rzucali do kieszeni. Wow. Wiesz co, to nawet działa czasem. Mam jakieś rakietowe buty i szybko pływam. Ale czad. A, bo jesteś Thousand Needles, kurczę, nigdy tam questów nie robiłem. Fajne są. Tylko są też upierdliwe, no bo wiesz, woda jednak spowalnia. Zobacz, co ci Nathan napisał, jak cię pozdrowił. Jak się jest Nathan? Na czacie. Nie wiem, czy masz... Cześć, łysy, what the hell? A czy mi ustawił ten mikrofon? Nie no, kurczę, tam ponoć jest w środku w tym mikrofonie jakaś pierdółka, którą się normalnie wkręca śrubką do środka i on się niby jakoś tam steruje, ten mikrofon, ale ja tam nie... Bo mi też to samo mówili, wiesz? No, powiedział mi tak, że on tego nie będzie robił, bo on się boi po prostu, że coś z tym zrobi. Ale ten mikrofon mi powiedział, że on po prostu trzeba... Jeżeli nie chcecie mieć szumów na tym mikrofonie albo coś, po prostu blisko, usta w ten sposób mieć do mikrofonu i nie powinno być słychać szumów. No ja teraz tak w sumie mam tak bliziutko. Nieźle. Nie no, było gorzej nie, się zapowiedzieć. Spoko, nie jest źle, naprawdę. Dobra, trzeba zaopatrzyć się w PvP. Kurde, jak oni tutaj na tym PvP, te PvP vendorów na tym murze ustawili, to ja pas. Ja w ogóle hordowego nie mogłem znaleźć. No nie, to przygieli pałę, naprawdę. Jak nie masz latacza, to kurde, ale no w ogóle jak już latasz, no to wtedy spoko, nie? No, tak. Kurde, znowu, nie, naprawili to miasto, bo one było zrąbane od początku. Które? No, Orgrimmar. Wtedy w tej starej wersji był strasznie zrąbany.
Więc naprawili go, ale kurde, na przykład Wind Ridera dali, kurde, trzeba windą wjeżdżać, no ja cię... To już jest przesada troszeczkę, no ale no coś poradzić. Ale, jeszcze lepsze, chodzi mi o ten PvP set, wiesz? No. Bo te PvP sety na Pandarii kupujesz na murze, wiesz jak jest ten mur taki ciągnący się przez całą Pandarię? Nie wiem. To ta... No kurde, tam gdzie Stone Long Steps i Dread Wastes, tam masz taki jeden wielki cały mur przez całą Pandarię leci. Aha. No i na tym... chiński mur, nie? No, no tak, no... właśnie się domyśliłem, że tutaj jakiś, może być jakiś delikatny związek. I wiesz, i w tej górnej części znajduje się hordowy, a w tej dolnej części znajduje się aliansowy, ale ile ja się nalatałem, żeby to znaleźć? Niby to wiesz, niby to jest łatwo, bo tak teoretycznie w tym samym miejscu, tylko że po drugiej stronie. Hmm. Wiadomo, że alianci mają w dole, to akurat żadna niespodzianka. Ej. No to może... Północ i południe, o. Ale was nagle ściszyło obu. Co się stało? Trochę koreańsko to zabrzmiało w tym momencie. Kurde, te wasze mikrofony są dziwne. Jakie no, wiesz co, one dziwnie strasznie wychwytują, ale nic na to nie poradzę. Wiesz, nagle obaj żeście, albo coś mi się zmieniło, albo przestałem was słyszeć tak, wiesz, tak cichutko, no, ja w też, ogóle. Ja też przestałem Nexusa słyszeć, także nie wiem. Ej, taka... come on, wiesz, ja was słyszę. Nie poważę cię mówię, nie? Ale tak ja przez sekundkę słyszę. Była taka ten... No może odsunąłem się, wiesz, tak głowę przechyliłem, czy coś. Może wam się synchronizują te mikrofony razem, tak jak ten... A nie chcę mówić, są słyszeliście, ja albo powiem, co pierdziele. Słyszeliście o tym, że jak jest dużo kobiet w jednym miejscu, na przykład gdzieś w grupie, to im się synchronizują okresy? Do faz księżyca? What the fuck? No to jest aurzętyk pełen, no niestety, no tak to jest, no biologia niestety. No wam się tak w ten sam sposób synchronizują mikrofony. Chodź się zsynchronizować. Wow, ej. True story. True story, bruv. Masakra, ej. Ja nie wiedziałem, to kurde, wszystko to jest biologia, widzę matematyka, fizyka. Nie, ale ja to z zowiem. To znaczy gdzieś zapowieści jak... Co? No sorry, no. Organizmy są takie same wszędzie, no i tam samicą, że się synchronizuje, to no co? Wszyscy jesteśmy zwierzętami do pewnego stopnia. No się oglądało Discovery Channel, nie? Dobra, zo. Zo, kobiety i okres. Yeah! Discovery Channel. To powinien być temat jakiegoś vloga, powiem ci. Dobra, kurde, co by teraz tutaj kupić? To byłby krótki vlog, właściwie cały vlog już wam powiedziałem, więcej nie wiem na ten temat. Musimy się doszukać jakichś ukrytych wiadomości. Ktoś ci napisał, że może to Animal Planet była, a nie Discovery. Mogą być, mi się mylą te programy. No. Oj. Swoją drogą jeszcze jest ten History Channel, czy jakoś tak, nie? Kojarzycie, no i on właściwie ma takie śmieszne logo, takie H, które jest tak na dobrą sprawę, jak popatrzycie sobie albo piszecie na Google grafice. To właściwie wygląda jak czcionka z WoWa, identycznie, żywcem wzięte. Ale co? Jest History Channel logo, które jest takie H. Aha, no wiem. I one wygląda identycznie jak z WoWa, no żywcem zerśnięte. WoW Plexus tak się nazywa. Chyba. Identycznie. Znaczy nie, Plexus inaczej trochę wygląda, bo sam wykorzystałem z tego fonta, ale tam to jest żywcem ściągnięte, no bez kitu. Jakiś ten zagraniczny człowiek narzeka na kogoś z naszej gildii, że ktoś był bardzo abusive do niego i jeszcze wysłał na koniec mu linka do mojego Twitcha. Co? No. To badam sprawę. No to wiecie, no bez dowodów to i tak się nic nie robi, ale... Kurde, tu jest wielki wieloryb. Zapytaj kim... Screen or didn't happen, nie? Że nie wiem, który ma level sprawdź, bo tak jak pierwszy level to wiesz, to jakiś gości się po prostu wbił i troluje. 23 Goblin Mage. A to Goblin. No. Gobliny to nowe trole, kurde, tak na dobrą sprawę. Co? Nie słyszałeś o tym? Nie. Że gobliny są bardziej trollowe niż same trole, nie? Gobliny są fajne. Ja znowu lecę do Shrine of Seven Stars, kurde. Ja i te moje przyzwyczajenia. Wiecie co, ja sobie polecę na tą wyspę, co tam jest na północ od Tow Longstepów. Tam jest nie polecisz tam. A co się dzieje? Ja już próbowałem,
w połowie drogi wlatujesz w mgłę i nic dosłownie nie widzisz, nawet na centymetr od swojej postaci nic nie widzisz i masz fatigue i giniesz. Aha, kurczę. Ten tutaj, co się skarży strasznie na tego naszego... Tak. Niejaki, wstydź się. Don Deluz. Wstydź się. Chociaż nie wiemy, żadnych dowodów nie mamy. Ponoć atakował biednego alianta do upadku i cały czas ginął za każdym razem. A kiedy ten aliant w końcu się przelogował na Hordziaka i mówił, no stary, daj spokój, o co ci chodzi, przecież giniesz za każdym razem, to ten go werbalnie zabiusował. Zdisował go dosłownie. Tak się nie należy zachowywać. A Don Deluz teraz napisał, wiesz. No skarżą się na ciebie alianci, no, god damn it. Bijesz ich dobrze. Masz u mnie plusa, ziom. No, że im wbijasz, kurczę, młotek tam, gdzie nie trzeba. Hammer of righteousness. Wiesz, i taka sokowirówka. Yeah. Ale to dobrze, trzeba bić tutaj alianców. Znaczy, dziwne, że ja to w ogóle mówię, na tym serwerze. Na tym serwerze, tak. Yeah, I just want to say that Gorebeer is a bit right, because things like that affect our guild. How it's, So it's not very serious, but... Yeah. It's PvP server, please. No, but he was the one that was getting attacked, and he was winning, as far as I know. Yes. So, okay. If you're mad at him, just kill him a couple of times and... Mom, he's keep killing me. Mom, tell him to stop. I się przelogował w końcu. Czekaj, gdzie jest Auction House? Jest tutaj, kurde, wyjdź te wasze hordowe miasta. Okej. Mom, this person is abusing me online. Do something. Ty uważaj, bo by zadzwonili na policję, wiesz? Z takimi sprawami. O Jezus. Dobra, Blue Socket. Słuchajcie, gra ktoś paladynem, ma 90 level, jest healerem PvP. Jaki gem włożyć niebieski? Pewnie każdy mi powie Strange albo coś. Ja bym same meta wsadził, bo się da. Da się? Ja żartuję. O, też mi się nie wydaje. Okej, dobra, to fajnie. Agility, to dobra. Agility pod paladyna, jeszcze heala. No, będę bardziej zwinnie healował, wiesz? Ja muszę... No. Tylko jak intelekt? Się udzielasz rok, widzę, ale zaraz pewnie, kurczę, zginiesz od braku powietrza pod wodą. Nie, mam bobelka. Mam bobelka. Dobra. Szkoda, cholera. Ktoś tutaj zadał nam pytanie, czy możemy coś powiedzieć na temat produkcji, jakaś Gloria Victis? To jest jakieś polskie MMO. Tak, polskie MMO. Coś tam się... Ja nic nie słyszałem, pierwszy to raz. To brzmi jakby jakimiś, nie wiem, krzyżakami się bić, albo coś w tym stylu, kurde. Co, PvP, co znaczy PvP Power, czy PvP Power dotyczy healingu też? Czekaj, chyba tak. No czemu nie? Sprawdzimy, tak, healing. No dobra, no to wezmę PvP Power w takim razie. Ale w jaki sposób to na healing wpływa? No PvP Power zwiększa obrażenia, które zadajesz graczom i petom oraz minionom o ileś tam. To w zależności od tego, ile masz PvP Power i zwiększa jeszcze healing w PvP zonach. Aha, ale healing zadawany, no tak, playerom, kogo więcej można healować, bez sensu. Aha, w ten sposób to działa. Mhm. No tak, czyli teoretycznie ten PvP Power jest po to, aby... Co ty tam się tak śmiejesz? Nie, właśnie przelatuję przez kula i sam nie widzę jednego Hozena, tą małpę, która leci na tym, na nietoperzu i trzymie drugiego Hozena w nogę. Ja się kręcę. Chciałem, że robi coś innego. Dobra, no, kontynuując. I PvP Power, to mniej więcej rozdzielili to całe ten Resilience, zmienili na dwa, na PvP Resilience i PvP Power. I teraz to jest tak, że ten, kto ma PvP Gear, teoretycznie ma PvP Power. I ten PvP Power sprawia, że zadajesz więcej obrażeń graczom i ten, kto nie ma PvP Resilience, to będzie oczywiście otrzymał więcej obrażeń. Mhm. A PvP Resilience będzie zmniejszać obrażenia
od graczy, którzy wiesz, od innych graczy. Czyli to się tak neutralizuje, żeby nie było takiej sytuacji, że ludzie wiesz, w PvE tak biegają i zabijają ludzi. No, no, no. Tylko trochę nie bardzo, bo, znaczy PvP Power, bo rozumiem, że to redukuje resilience, nie? Spoko, tak, nie? Tak. Ale w jaki sposób PvP wpływa na healing, zwiększając go? No normalnie, to zwiększa PvP power, zwiększa też healing w PvP zonach i jeżeli jesteś właśnie w PvP kombacie. Ale po co w zasadzie? Znaczy to by miało sens, gdyby PvP resilience zmniejszało healing, który otrzymuje od innych itemów. Czy coś. Nie potrafię za bardzo pojąć po co. Bo jak chcesz już jakieś gemy włożyć, nie, na PvP power, to w sumie tracisz jakieś tam, wiesz, intelekty i te sprawy, a to zwiększa ci healing, no, coś tam, bo PvP power zwiększa obrażenia, a dla healerów zwiększa healing, nie? Czyli tak to mniej więcej działa. No tak, ale kurde. A intelekt nie zwiększa healingu też sam w sobie? Tak, też zwiększa. Jeszcze im mało, kurde. No mówię ci. Dobra, czyli PvP power, czyli to jest taki ogólny, ale to jest taki, wiesz, no z drugiej strony to masz ten gear, nie, na PvP power, a nie, bo spell power zwiększa i healing i już mi się wszystko pieprzy, wiesz, szczerze mówiąc. No. Znaczy, prosta mechanika, to jest po to właśnie, żeby goście z PvE nie latali. Przyjmijmy, że mamy jednego gościa, który ma PvP set i jednego gościa, który ma tylko sam PvE set. I teraz, ty będziesz z tym PvP setem zadawał więcej obrażeń, bo masz PvP power, a on będzie zadawał mniej obrażeń tobie, bo masz PvP resilience. I tak to mniej więcej działa, nie? I także to tam PvP power tak jakby redukuje także resilience, nie? Bo resilience zmniejsza obrażenia, które my otrzymujemy, a PvP power zwiększa, nie? Im więcej PvP power, tym większe obrażenia, ale też trzeba pamiętać o innych statach, nie? Ale to by znaczyło, że PvP power w przypadku healera, że to w ogóle zastępuje spell power i attack power? Znaczy, nie do końca aż tak, wiesz, warto także gdzieś tam, wiesz, w przypadku Huntera w Agility troszeczkę pojechać, ale też w głównej mierze zauważyłem, że dużo ludzi właśnie się gemuje pod PvP power też. Bo to ma być stat pod PvP, nie, w końcu. Okej. No troszeczkę dziwne, nie, wszystko tak namieszane, ale... Ja się teraz na spell power chyba, z tego co pamiętam, skalowałem. Ja sobie zobaczę to, jak gear dostanę w końcu jakiś sensowny, to sobie sprawdzę, jak to dokładnie, bo to... Ja wiem, że ty to dobrze opowiadasz, nie, natomiast... No, lepiej samemu sprawdzić, nie? Ja tego nie kwestionuję oczywiście. No. Fajnie, że tak zrobili w końcu, bo oni mieli straszny problem ze zbalansowaniem tego resilience, wiesz? I oni tak naprawdę wcześniej próbowali właśnie coś takiego zrobić, że tak jakby to PvP power połączyć z tym, no bo resilience kiedyś zwiększało obrażenia, które zadajemy i zmniejszało, które dostajemy, nie? Tylko że to trudno było zbalansować, nie? Teraz to akurat rozdzielili na dwa staty. I to teraz jakoś działa lepiej. Zobaczysz, że to jeszcze zmieniam zakład? Oni kurde, mówię ci, że następna ekspansja będziemy mieli kolejne inne drzewka talentów. Ale nie, te talenty, które są, podoba mi się te, one są dosyć ciekawe, nie? Ja bym dodał troszeczkę jeszcze możliwości, wiesz, albo częstsze, bo wbijasz ten level i tak naprawdę, wiesz, kiedyś, wiesz, masz talent i czujesz, że coś tam wybierasz, nie, jakąś umiejętność i stajesz się potężniejszy, nie? Teraz tylko co 15 leveli masz taki moment, a tak to cały czas to samo. Na pewno coś zrobią, ja się założę, że na pewno coś zrobią. No już teraz coś kombinują. Może nie zmodyfikują, wiesz... może nie zmodyfikują aktualnego drzewka, ale dodadzą jakiś nowy system, wiesz, urozmaicenia twojej postaci na tej zasadzie. Mam fajnego questa, walnąć ten gnoma butelką w głowę, zobaczcie na streama. No właśnie, dajesz. da. Pęs! Głowa, ale bar fight się zaczął. Dziwne, że się wcześniej nie klepali, nie? Jak teraz to gnomy? Gnowibrator. Gnow vibrator. And Nikki Tablum. Kurde, pamiętam, maszyny zawsze były to. Nie wiem, czy to było prawdziwe, ten reklama, czy to wiesz, jakieś dla beki. A beki nawet, no. To mam nadzieję. Kurde, wkurza mnie ten statek gnomów i goblinów, bo to są questy, nie wiem na którym poziomie. Na 40. Nie, w tym sensie to wiem, tylko na którym poziomie statku, na... W ten, czy na szczycie statku, czy na...
Aha, to, no to trzeba. To mnie denerwowało, na przykład w Waszyrze mnie to strasznie denerwowało, bo pokazywało questa i tam powiedzmy była jaskinia z dwoma różnymi poziomami, albo dwie jaskinie, jedna pod drugą i kurde, człowiek nie miał znaleźć, wiesz, gdzie jest, czy to jest na zewnątrz, to jest w jednej jaskini, tak, czy w drugiej jaskini. Tak, no, Waszyr ma swoje. A po prostu wady. Myślałem, kurde, że to mnie po prostu... Ale z drugiej strony, ja wszyscy za każdym razem robiłem Waszyr, nie mogłem zrobić Mount Hyjal. Bo mnie tam Mount Hyjal... Dobrze wymawiam to cholerstwo? Tak, tak. No, nie wiem, właśnie wszyscy mówią albo Hyjal, albo Hyjal, nie wiem. Ja słyszałem Hyjal, ale ktoś mi poprawił ostatnio, że się Hyjal. Więc nie wiem, mogę się mylić. No nie znajdę tego questa, kurde, nie wiem gdzie to jest. Może to pod spodem? O, jest, Chryst. Muszę sobie poszukać jakiegoś lepszego terenu do questów, bo... Który masz poziom? 43. Nie, pali się statek. To na przyszły raz na pewno już zrobię sobie jakąś postać, żeby z tobą pobiegać, bo kurczę, muszę w końcu jakiegoś alta zrobić konkretnego. To kurde, wbijaj, bo ja mam na 50. Którym? Gdzieś tam, na jakiś 50 level właśnie mam też Huntera. Więc też będzie można gdzieś tam sobie pobiegać. Zainteresuję mnie, jaki enchant walnąć. Jestem pogubiony na tym statku. Popatrz, z której strony rośnie mech. No ja pamiętam taki obrazek kiedyś był, że jeżeli zgubisz drogę w lesie, to przydrożny mech pokaże ci drogę czy coś takiego i taki mech rzeczywiście, tylko że robot, nie? Siedział na drzewie i wystawił palec i mówi, no idź tam tędy, tam zaraz za winklem, nie? O Jezu. To było dobre, się uśmiałem dobrze. Kurczę, szkoda, że takich rzeczy też nie robię. A, mniejsza. Jezus, ten Barents też tekstury mogliby z tego troszeczkę pozmieniać. Te kraksy w tym, kurczę, tej ziemi wyglądają lepiej niż... generalnie cała lokacja. Ja się zabiję. Muszę czytać questy, Jezus. Do czego to doszło? Czego ty nie możesz zrobić? Co musisz zrobić? A muszę chyba coś tam ostrzeliwać piratów. No chyba to będzie na górnym piętrze, tak. No. Znaczy ostrzeliwać piratów? Tam pogadaj w porcie, wiesz? W tym porcie takim będzie gościu. Tam chyba gnom, czy tam goblin. I ten. I on ci da łódkę. No właśnie, właśnie. W tym takim porcie, którym wchodzisz po boku, wiesz? Wiesz co, ja nie wiem, którędy ja wszedłem. Znaczy od boku, to jest taka tratwa, wiesz? Mostek tam jest i jest tratwa przywiązana do tego. Tam powinien szczerze być ten szczerze, tęsknię za starym Fauzem Nidus, szczerze powiedziawszy. No, tak mi się podobała ta pustynia taka wielka, obszerna. Fauzem Nidus? No, Shimmering Flats, nie? Mhm. Aha, znaczy tam, gdzie był to do tego, do ścigania się. Aha, no... Tam no, przy na bazie tym miocie, wiesz? Star Warsa to było ten. No, tam te pojazdy były, no. Ty Nexus, czy jestem mniej więcej w dobrym miejscu? No, czekaj, tam przy namiociku takim, wiesz? Czekaj, muszę wygasić ogień, ale zaraz. No to musisz właśnie pogadać z tym statek, ale gdzie jest ten dobry? Target, Guznak, Griznak. Gdzieś tu powinien być. O, jest! Na samym brzegu. Te wyścigi w ogóle swoją drogą były bazowane na Star Warsie, nie? Bo właśnie jeździły tam takie śmieszne pody, kurczę, po tym. Ale mam sikawkę. Nie, cofam. Statek gaśniczy. Statek gaśniczy. Ale nie, no ten strumień jest po prostu powalający. Jak się pojawia po prostu, nie? To wygląda jak sik, no nic na to nie poradzę. O Boże, co to jest? Na pokładzie. Strumień nie mógł być jakiś konkretny, a tu wiesz. No to jakaś armatka wodna, coś na tej zasadzie, może nie wiem. Przypomniała mi się historia, jaką opowiadałem ostatnio, jak byłem sam na Urzi. Kiedy jak gdzieś tam na jakimś obozie harcerskim przebiłem sobie stopę i nie mogłem w żadnych zajęciach sportowych uczestniczyć, to kumple zrobili konkurs na to, kto sika najdalej. No wiem, słyszałem. I wygrałem. Jasne, wiem. Do tej kurde, dało mi się trafić wreszcie. Jakiś płomień. Oj. A zobacz sobie, co jest na tym, na kadłubie tego statku. To jest przewieszone pod kilem. Nie widzę.
Zaraz, tu z przodu jest jakiś ten nurek. Dzięki, bo to chyba gnom był, nie? Dobra. Śmiesznie pedałuje. Nie, co on tu robi? A coś tutaj, dobra. Dobra, gasimy, what the hell? Co ja robię? Kurde, nie trafiłem. Jest, w końcu. Ej, no nic nie mogę ugasić. O, wreszcie. No czasem też taki bug jest. Niby trafiam, ale to wszystko gdzieś idzie w diabły. No. Trzeba na jakąś płaską powierzchnię chyba zapadać.